W firmie EMC jestem tak zwanym vSpecjalistą, czyli specjalistą technicznym w zakresie wirtualizacji rozwiązań do chmury obliczeniowej. I może na początek, żeby trochę ożywić atmosferę, bo wszyscy tutaj są po lunchu, może małe ćwiczenie, że tak powiem, umysłowo-fizyczne. Kto z Państwa jest obecnie klientem EMC? Okej, całkiem sporo, więc bardzo się cieszę. To może na początek obejrzyjmy taki film. Takim samym entuzjazmem podchodzicie Państwo do naszych rozwiązań, tak jak tutaj ci panowie na filmiku. A jeśli nie, to może na początek kilka informacji stricte organizacyjnych, bo na pewno o tym zapomnę do końca prezentacji, więc bardzo serdecznie zapraszam do wypełnienia ankiet. Za każdą ankietę tutaj mamy skromny upominek. Klucz USB, gdzie znajdziecie Państwo materiały konferencyjne i kilka informacje na temat rozwiązań, o których będę się opowiadał. Następnie zapraszamy około godziny 17:00 będą losowania głównych nagród. Tutaj też dla Państwa przygotowaliśmy nagrodę. Spośród tych osób, które wypełnią ankiety, rozlosujemy taki dysk USB iOmega, tak więc zachęcam. Oprócz tego zachęcam do podłączenia się do naszego konta na Twitterze EMC Poland. I spośród 15 osób, które się podłączą, my to zweryfikujemy, też rozlosujemy tutaj kilkanaście skromnych upomników. Jak również zachęcam gorąco do skorzystania z naszych wirtualnych laboratoriów EMC VLabs. Pierwsze 15 osób, które ukończą, też otrzymają jakiś skromny upominek. Teraz przejdźmy do konkretów. Mam nadzieję, że zaintrygował Państwa tytuł mojej dzisiejszej prezentacji. Czyli EMC i VMware prawdopodobnie najlepsza kombinacja na świecie. No ale jak już dałem taki tytuł, to muszę w jakiś sposób się wytłumaczyć. Dlaczego tak uważamy? Ponieważ zdaniem wielu klientów, jak również zdaniem wielu analityków rynku, rozwiązania EMC są zdecydowanie numerem jeden, jeżeli chodzi o pamięci masowe, jak również rozwiązania do protekcji danych dla wirtualizacji. Tutaj zostałem delikatnie poproszony przez innego sponsora, aby nie rozmawiać dzisiaj na temat rozwiązań do protekcji danych, więc nie będę tego robił. Natomiast zachęcam Państwa do przetestowania tych rozwiązań w naszych wirtualnych laboratoriach, aby przekonać się, dlaczego rozwiązania takie jak Avamar Networker i Data Domain są najchętniej wykorzystywane przez klientów VMware'a do protekcji danych. Nie chciałbym też mówić bardzo dużo na temat naszych tradycyjnych pamięci masowych dzisiaj, takich jak VNX. Myślę, że ta platforma jest doskonale Państwu znana. VNX to nasza taka uniwersalna pamięć masowa klasy midrange. I dlaczego klienci decydują się na jej wykorzystanie dla środowisk wirtualnych? No myślę, że jedną z odpowiedzi będzie to, że te pamięci masowe są zdecydowanie najlepiej zintegrowane z platformą VMware spośród najbardziej popularnych pamięci masowych na rynku. I oczywiście każdy vendor może coś takiego powiedzieć, natomiast ja zachęcam Państwa do lektury pewnego raportu przygotowanego przez firmę Wikibon. Otóż ta firma od 3 lat prowadzi badanie rynku, gdzie sprawdza, w jakim zakresie dostępne na rynku pamięci masowe są zintegrowane z platformą VMware. I tutaj VNX już od 3 lat z rzędu jest zdecydowanie liderem tego zestawienia. Chciałbym natomiast opowiedzieć dzisiaj trochę na temat nowości ze strony EMC. I będą to 3 takie grube tematy. Pierwszy temat to nasza nowa macierz typu All Flash Array,
która nazywa się Xtreme.io. I chciałbym o niej opowiedzieć oczywiście w kontekście VMware'a, ponieważ jesteśmy na spotkaniu grupy VMware'owej. Otóż ta macierz jest macierzą zaprojektowaną od samego początku właśnie pod kątem takiego zastosowania, to znaczy, aby zastosować ją wyłącznie do przechowywania, serwowania danych z dysków flashowych. W związku z tym oferuje cały szereg funkcjonalności, które optymalizują przechowywanie danych w takim środowisku. I o nich powiem trochę dokładnie. Macierz ta jest macierzą typu scale-out. Oferuje, w odróżnieniu od naszych konkurentów na rynku, w pełni zbalansowaną wydajność. W momencie, kiedy ją skalujemy, skaluje się praktycznie liniowo. Jest praktycznie trywialna w obsłudze i konfiguracji. Do czego taką macierz można zastosować? Otóż na pewno dobrym zastosowaniem są rozwiązania do wirtualizacji desktopów, takie jak VDI, czy też może trochę szersza koncepcja End-User Computing. I do tej pory, w momencie, kiedy projektowaliśmy tego typu rozwiązanie, kiedy wykraczaliśmy poza pewną tutaj skalę, powiedzmy 1000 desktopów, okazuje się, że to wcale nie jest takie trywialne, aby w odpowiedni sposób dobrać pamięć masową, która sprosta wymaganiom tego typu środowiska. Ponieważ tego typu środowisko charakteryzuje się bardzo dużą konsolidacją. To, co przedstawia ten wykres, to jest taki pomiar, który zrobiliśmy dla przykładowego zwirtualizowanego desktopu. Takie, powiedzmy, 5 minut życia wirtualnego desktopa. I co tutaj możemy zaobserwować? Przede wszystkim, że tego typu zastosowanie charakteryzuje się tym, że jest mało przewidywalne, a w momencie wykonywania pewnych podstawowych operacji tak naprawdę generuje bardzo duże obciążenie IO. I tutaj mamy przykłady takich operacji, takie jak wyszukiwanie plików, takie jak otwarcie jakiegoś większego pliku, takie jak wyszukiwanie na przykład poczty. Są to operacje typowo biurowe, z których takich użytkownik VDI na pewno będzie korzystał. I jeżeli spojrzymy tak naprawdę na średnie obciążenie takiej macierzy, ono będzie stosunkowo niskie. To będzie około 25 IOPS-ów, może mniej. Natomiast pojawiają się punkty, pojawiają się momenty, gdzie te wymagania są zdecydowanie większe. I jeżeli coś takiego ma miejsce przez 2 sekundy i nasza macierz jest w stanie zaserwować tego typu obciążenie, to nie ma problemu. Ale co w momencie, kiedy tego typu operacje wykonuje kilkudziesięciu, bądź też kilkuset użytkowników, a macierz jest na przykład w stanie dostarczyć tą średnią wartość, którą daliśmy pod uwagę, projektując tego typu rozwiązanie. No taka prosta operacja typu wyszukiwanie, okaże się, że zamiast 2 sekund zajmie minutę. I co wtedy? No myślę, że tutaj użytkownik na pewno nie będzie zadowolony. Otóż ta macierz pozwala uzyskać odpowiednią wydajność, gdzie nie musimy się przejmować tym, jak duże obciążenie generują aplikacje w takim VDI-u, gdyż ma odpowiednią pojemność, żeby sprostać najbardziej wymagającym użytkownikom. Tutaj z kolei pokazuję wykres przygotowany przy użyciu testera Login VSI. To jest takie de facto standardowe na rynku narzędzie do testowania rozwiązań VDI pod kątem wydajności. I to, co możemy tutaj zaobserwować, to stosując macierz Xtreme.io, dokładnie jeden węzeł takiej macierzy, który jest w pełni redundantny, 2 redundantne kontrolery wyposażone wyłącznie w dyski flashowe, nawet w przypadku środowiska zbudowanego z 2500 pełnych klonów desktopów, w żaden sposób niezoptymalizowanych, jest w stanie dostarczyć odpowiednią wydajność i opóźnienie w dostępie do zasobów dyskowych poniżej 1 milisekundy. Czyli jest to wrażenie użytkownika, które jest porównywalne z tym, jakbyśmy korzystali z naszego laptopa wyposażonego w dysk SSD. Może zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Tutaj jest zarejestrowany pokaz wykorzystania tej macierzy właśnie pod kątem VDI-a, wirtualizacji desktopów. I będziemy mogli zaobserwować test przeprowadzony na konfiguracji zbudowanej z 4 węzłów takiej macierzy. Będziemy tworzyć
500 pełnych klonów desktopów oraz 500 tak zwanych link klonów, czyli takich zoptymalizowanych obrazów, które są reprezentowane przez dyski różnicowe. Tutaj mamy pokazany interfejs macierzy Xtreme IO. On jest bardzo prosty w obsłudze. Zobserwujmy tutaj pewne wskaźniki. Przede wszystkim, zanim zaczęliśmy provisioning, wykorzystywaliśmy około 196 GB przestrzeni takiej macierzy. Tutaj mamy pokazane wolumeny, na których będziemy kreować wirtualne desktopy. Mamy odpowiednie wolumeny dla pełnych desktopów, odpowiednie dla link klonów. W tym momencie tutaj w przyspieszonym tempie pokazane jest, w jaki sposób za pomocą Horizon View możemy skonfigurować taką pulę 500 desktopów. No i w momencie, kiedy wykonaliśmy tą konfigurację, zaczynamy klonowanie. Mamy godzinę 15:02. No i klonujemy teraz 500 desktopów, których dysk wirtualny zajmuje 30 GB z systemem Windows 7, powiedzmy. Jak widać, samo klonowanie jest bardzo szybkie. Weźmy pod uwagę to, że to nie są żadne link klony, to są pełne desktopy. Zatem tworząc taki klon, musimy skopiować ponad 30 GB danych. To, co możemy zaobserwować teraz, to obciążenie, które jest generowane na macierzy. Jak widać, osiągamy tutaj transfery ponad 5 GB na sekundę. Są to transfery wyższe niż dostępne na portach fiber channelowych. Te desktopy, które są tworzone, możemy oczywiście odpalić. Uruchamiają się bardzo szybko. Więc w momencie, kiedy wykreowaliśmy te 500 pełnych desktopów, spróbujmy teraz zrobić to samo z linklonami. W podobny sposób kreujemy tutaj odpowiednią pulę. Podajemy parametry konfiguracyjne i za chwilę będziemy mogli zaobserwować tworzenie tych kolejnych desktopów. Jak widać, klonowanie jest równie szybkie. Możemy zaobserwować obciążenie generowane na macierzy. Jak widzimy, jest ono w miarę stałe. Natomiast zwróćmy uwagę na to, ile zajęliśmy przestrzeni dyskowej na tej macierzy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że klonowaliśmy 530 GB desktopów, to tutaj proste równanie matematyczne, 500 razy 30, ile to jest? Natomiast jeżeli spojrzymy na interfejs macierzy, to zobaczymy, że zużycie jest drastycznie mniejsze. VMware zapewnia to dla link klonów, natomiast nie dla pełnych desktopów. I tak jak widzimy, stworzyliśmy 1000 desktopów, a zużyliśmy około 162 GB pamięci masowej po to, żeby je uruchomić. Zatem coś w tej macierzy musi być takiego, co pozwala na tą redukcję danych. Jeżeli chodzi o czas wykonania takiej operacji, to dla 1000 desktopów zajęło nam to ile? Trochę ponad 2 godziny. To wszystko jest możliwe dzięki zaawansowanym usługom danych, które realizuje ta macierz w trybie inline. To znaczy podczas normalnej pracy przed zapisem na dysk. Przede wszystkim realizuje ona deduplikację i ta deduplikacja jest realizowana na blokach 4-kilobajtowych. Dodatkowo zapewnia fin provisioning, zapewnia odpowiednie przechowywanie danych. Jest tam specjalny algorytm, który jest bardziej optymalny od RAID'a 1, 5, 6 najbardziej popularnych algorytmów RAID.
Dodatkowo udostępnia również snapshoty, które możemy zastosować być może do jakichś aplikacji typu, nie wiem, klonowanie baz danych albo środowisk deweloperskich. Jeżeli spojrzymy na to pod kątem VDI-a, no to ta macierz pozwala nam poradzić sobie z pewnymi wyzwaniami związanymi z budowaniem tak dużych środowisk. Dzięki temu, że mamy deduplikację inline, jesteśmy w stanie zredukować przestrzeń potrzebną do przechowywania takich desktopów co najmniej 10-krotnie, co owocuje oczywiście redukcją kosztów pamięci masowej, aby takie desktopy przechowywać. Jesteśmy w stanie zoptymalizować pamięć w serwerach, ponieważ możemy swapować bezpośrednio na macierz flashową, jak również możemy zredukować potrzebną infrastrukturę, aby uruchomić takiego VDI-a, ponieważ w każdej chwili możemy desktopy suspendować, usypiać oraz wybudzać ze snu na żądanie. Tak? Ta operacja jest na tyle szybka, że nie potrzebujemy tej większej farmy serwerów. I według naszych testów za pomocą takiego jednego XBricka jesteśmy w stanie obsłużyć do około 3500 link klonów oraz 2500 dowolnych, pełnych desktopów. To, na co warto zwrócić uwagę, to w jaki sposób działa algorytm klonowania. Otóż macierz przechowuje dane w takich 4-kilobajtowych chunkach. I dla każdego takiego bloku wylicza za pomocą funkcji haszującej taki odcisk palca, nazwijmy to. I w momencie, kiedy chcemy sklonować maszynę wirtualną, wysyłamy komendę xcopy, ponieważ są to dokładnie te same dane, są te same odciski palców, de facto to klonowanie odbywa się wyłącznie w metadanych, które są przechowywane w pamięci. Nie ma żadnego zapisu na dysk nawet. Więc tutaj ograniczeniem prędkości takiego klonowania jest de facto wydajność klonowania w serwerach uruchamiających platformę vSphere. W związku z czym jesteśmy w stanie drastycznie uprościć konfigurację i zarządzanie tego typu środowiskiem, jak również zredukować koszt. Użytkownicy docenią wrażenie użytkowników, które są porównywalne do ich po prostu laptopów z dyskami SSD. Administratorzy docenią to, że nie będą musieli planować jakichś większych prac serwisowych, ponieważ odświeżanie puli desktopów, nawet wielu tysięcy, zajmuje po prostu kilka godzin. No i oczywiście dzięki deduplikacji de facto możemy konsolidować bardzo duże środowiska na bardzo małej macierzy dyskowej, jeżeli chodzi o pojemność. Innym zastosowaniem, takim dosyć ciekawym, mogą być środowiska testowo-rozwojowe o dużej skali. I tutaj podany jest przykład. Ta macierz dyskowa została wykorzystana podczas ostatniej konferencji VMworld, gdzie zostało stworzonych, z tego co tutaj widzę na rysunku, ponad 42 tysiące maszyn wirtualnych. A w zasadzie tam jest po prostu screen z bieżącej pracy, natomiast całkowite podsumowanie, ponad 85 tysięcy maszyn wirtualnych w ciągu kilku dni, prawie 10 tysięcy labów. I był to pierwszy VMworld, podczas którego nie doszło do przestoju tego typu labów ze względu na niedostępność pamięci masowej. Rzeczywiście macierz sobie z tym poradziła. Teraz pytanie do Państwa. Czy ktoś z Was chciałby zarobić może $1 000 000? Nie. To jeżeli ktoś miałby ochotę, to zachęcam gorąco, ponieważ ostatnio podczas konferencji EMC World ogłosiliśmy taki konkurs, założyliśmy się de facto z klientami. A to wynika trochę z tego, że rynek pamięci masowych typu all flash, czy też w ogóle flashowych, jest bardzo dynamiczny. Pojawia się wielu konkurentów, wiele startupów, natomiast nie wszystkie te firmy podchodzą w sposób uczciwy do klienta i, mówiąc wprost, oszukują ich. Niektóre firmy, niektóre rozwiązania realizują deduplikację, robią jako post-proces, uruchamiają również dodatkowe procesy garbage collection po to, aby odzyskać przestrzeń wolną w takiej macierzy. I to powoduje, że tego typu rozwiązania pracują dużo wolniej w momencie, kiedy są obciążone.
Natomiast my gwarantujemy, że te usługi danych, które są budowane w macierz, nie są nigdy wyłączane, są zawsze dostępne. Jeżeli kupicie Państwo taką macierz i stwierdzicie, że jest coś nie tak, że ten inline deduplication na przykład nie działa, otrzymacie od nas $1 000 000. Tak? Deduplication to w tym znaczeniu, że to jest real-time, to się wykonuje... To się wykonuje przed jakimkolwiek zapisem na dysk. Na poziomie metadanych w blokach 4 KB. Już jest konfiguracja VBloka właśnie z tą macierzą. No takie przykładowe zastosowanie to właśnie są środowiska VDI End User Computing. Jak duży jest cache w takim razie? To wszystko jest cache. Powiem tak, nie pamiętam takiej informacji technicznej z pamięci, natomiast zachęcam do kontaktu po tej sesji, sprawdzimy to w specyfikacji. OK, to był pierwszy temat. Drugi temat, o którym chciałem wspomnieć, to jest ta żmija, która znajduje się w tytule prezentacji, czyli Viper. Myślę, że słyszeliście Państwo o wizji VMware'a Software Defined Data Center. Viper de facto realizuje funkcję Software Defined Storage w ramach takiego zwirtualizowanego data center. Pozwala na pełną wirtualizację zasobów dyskowych, dowolnych, i zaprezentowanie ich jako usługę w naszym zwirtualizowanym data center. Z punktu widzenia architektury jest to rozwiązanie w pełni software'owe, dostępne jako zestaw maszyn wirtualnych na VMware i składa się z dwóch podstawowych komponentów. Pierwszy komponent to jest Viper Controller i to jest taki uniwersalny kontroler, uniwersalny pilot do dowolnych zasobów dyskowych, który udostępnia podstawowe funkcje takie jak tworzenie nowych zasobów, usuwanie zasobów, dostęp samoobsługowy. Obsługuje również multi-tenancy, scentralizowane raportowanie, automatyzację oraz integrację z całym szeregiem systemów chmurowych, czy to VMware'a, czy to rozwiązania Microsoftu, również OpenStack'a. Potrafi zarządzać w zasadzie dowolnymi pamięciami masowymi EMC, może z drobnymi wyjątkami, macierzami innych producentów, na dzień dzisiejszy jest to NetApp, jak również wkrótce commodity storage, czyli po prostu jakimiś prostymi serwerami wyposażonymi w dyski. Oprócz tego dodatkowym komponentem jest data services. Ten data services są to takie zaawansowane usługi danych. Na dzień dzisiejszy jest to możliwość serwowania protokołów dostępu, które nie są dostępne standardowo w macierzach, tak jak na przykład dostęp obiektowy realizowany na macierzach plikowych, jak również HDFS oraz wkrótce usługa blokowa, która będzie realizowana przez Scale.io, o czym opowiem za chwilę. W przypadku tradycyjnych pamięci masowych, które obsługują bloki plik, na dzień dzisiejszy te protokoły, te dane są serwowane bez zmian bezpośrednio z tych macierzy. Viper nie pośredniczy tutaj w ścieżce danych, w związku z czym ten dostęp odbywa się z natywną wydajnością. Viper pozwala na to, aby te zasoby, które mamy w data center, zasoby storage'owe, takie jak najróżniejsze pamięci masowe, przełączniki SANowskie, połączyć w coś, co nazywa Virtual Storage Array, czyli taką zwirtualizowaną macierz, a następnie w ramach tych zasobów wykroić tak zwane wirtualne pule storage'owe, czyli pewne zasoby dyskowe o podobnej charakterystyce, dostarczające te same parametry SLA. Zasoby te następnie możemy prezentować użytkownikom, na przykład poprzez taki portal samoobsługowy, gdzie mogą wysłać zgłoszenie po to, aby stworzyć zasób potrzebny na potrzeby ich projektu. Samo rozwiązanie Viper jest w pełni software'owe, jest to po prostu zestaw maszyn wirtualnych. Natomiast, aby serwować jakieś zasoby, no to musimy jakieś pamięci masowe podłączyć do tego Vipera, więc potrzebujemy jakąś infrastrukturę pod spodem. A jak jest z wydajnością tego rozwiązania?
porównaniu do standardowego bezpośredniego podłączenia. Więc tak, jeżeli chodzi o protokół blokowy i plikowy, przepraszam, wydajność jest natywna, tak? Ponieważ Viper nie stoi w ścieżce danych. W przypadku protokołów no, bardziej wyszukanych, takich jak dostęp obiektowy, i to jest dostęp obiektowy zgodny z API Atmosa, zgodny z API Amazon S3, może to być również HDFS, no to jest pewien narzut wydajnościowy związany z tym, że musimy no, przekonwertować te zapytania. Natomiast jeśli chodzi o blok i plik, nie ma żadnego narzutu. Przygotowałem tutaj demo tego rozwiązania, natomiast będę tutaj kontrolował czas i do tego demo wrócimy być może na koniec. To rozwiązanie uzupełnia jak gdyby wizję Software Defined Storage VMware'a, ponieważ wizja Software Defined Storage VMware'a koncentruje się wyłącznie na środowisku zwirtualizowanym przez VMware. Mamy na przykład vSAN-a jako komponent SDS i ten vSAN dostarcza zasoby wyłącznie pod środowiska VMware'owe. Jeżeli mamy coś więcej, jeżeli mamy, nie wiem, Microsofta, Microsoft Hyper-V, być może OpenStacka, być może jakieś systemy fizyczne, no to tutaj VMware nie dostarczy nam tych zasobów pod te środowiska. Natomiast Viper działa trochę bardziej ogólnie i podstawowe dwie wartości Vipera to jest przede wszystkim automatyzacja zarządzania, a druga sprawa no to usługi danych, których będzie się pojawiać coraz więcej, które dostarczą w pełni programowe usługi danych związanych z enkrypcją, replikacją, protekcją itd. Są rozwijane osobno. Za chwilę opowiem o jeszcze innym rozwiązaniu, które no, bardziej pasuje do vSAN-a niż właśnie Viper. Jeżeli chodzi o demo, jak mówię, przygotowałem takie demo, ale będę kontrolował tutaj czas, więc jeżeli starczy nam czasu, to wrócimy. Jeżeli nie, to gorąco zachęcam jeszcze raz do skorzystania z naszych vLabów. Tam między innymi mamy dwa vLaby poświęcone Viperowi. Jeżeli Państwo spróbujecie, to na pewno będzie łatwiej to zrozumieć. To rozwiązanie integruje się oczywiście, tak jak wspomniałem, z całym ekosystemem, powiedzmy, platformy VMware. I tutaj myślę, że mogę podać kilka integracji. Jeżeli chcielibyście zobaczyć Państwo to na żywo, czy też jakąś demonstrację, to zapraszam po tej prezentacji. Viper upraszcza zarządzanie pamięciami masowymi w takim środowisku. Otóż na pewno wiecie, że do większości pamięci masowych producenci tworzą odpowiednie adaptery, na przykład VASA, taki adapter, który informuje vCenter, w jaki sposób skonfigurowane są zasoby pod VMware'a. Tworzą cały zestaw pluginów, które automatyzują konfigurację. Natomiast tutaj Viper dostarcza jeden centralny punkt zarządzania, tak? Zamiast instalować VASA od każdego producenta, czy też plugin od każdego producenta, wystarczy podpiąć dowolną pamięć masową do Vipera, a następnie zainstalować plugin dla Vipera oraz adapter VASA dla Vipera. Oprócz tego mamy tutaj integrację m.in. z vCloud Automation Center, która jest realizowana poprzez odpowiednie zestawy workflowów do orkiestratora VMware, jak również integrację z natywnym systemem do monitorowania, tak? vCenter Operations Manager. Mamy również plugin i dzięki temu pluginowi możemy monitorować wszystkie pamięci masowe podłączone do Vipera. Viper w założeniu jest też również platformą rozszerzalną. To znaczy, z jednej strony udostępnia odpowiednie API, po to, aby pamięci masowe, które na dzień dzisiejszy nie są wspierane, również do Vipera podłączać, aby je automatyzować. Wymaganie jest takie, aby te macierze udostępniały no, pewne API standardowe, programistyczne, które możemy wykorzystać w tym celu. Jak również integruje się z całym szeregiem portali do zarządzania chmurą, tak? Takimi jak chociażby vCloud Automation Center, takim jak orkiestrator VMware, jeżeli chodzi o narzędzie do zarządzania, takie jak OpenStack, takie jak Hyper-V System Center.
Podczas naszej konferencji EMC World w ubiegłym tygodniu zapowiedzieliśmy również pewne nowości, które wystąpią w Viperze 2.0. Między innymi dotyczą one rozszerzenia wsparcia pamięci masowych, którymi możemy zarządzać za pomocą Vipera. I tutaj, jak widzicie Państwo, pojawiły się pewne nowe rzeczy. Jeżeli chodzi o innych vendorów, no to mamy tutaj pamięci masowe Hitachi. Natomiast wielu vendorów udostępnia również odpowiednie integracje do zarządzania ich pamięciami masowymi za pomocą OpenStacka. Odbywa się to zazwyczaj przez sterownik Cinder. No i tutaj, korzystając z Cindera i tych gotowych integracji, możemy rozszerzyć tą listę wsparcia również o macierze IBM-a, Dell'a, HP, Oracle czy powiedzmy NetApp'a na poziomie czy NetApp'a i CVS. Wspomniałem o tym, że jedną z wartości, jaką dostarczy Viper, będą to usługi danych. I poza tym, że na dzień dzisiejszy oferujemy tutaj dostęp obiektowy, obsługę HDFS-a, czyli rzeczy, które przydają się przy pisaniu aplikacji nowej generacji, aplikacji bardziej takich webowych, no to to, co się pojawi, to między innymi zwirtualizowane wersje naszych produktów. Jest tak zwany Project Liberty, w ramach którego zaoferujemy macierz FNX. Doskonale znaną w większości Państwa pamięć midrange'ową, po prostu jako maszyny wirtualne, jako usługi danych dla Vipera. Pojawi się również zwirtualizowana wersja naszego NASA Scale-Out Icylon. Natomiast, jeżeli spojrzycie na nasze portfolio rozwiązań do protekcji danych, mam tutaj na myśli Data Domain, VPLEX, Avamar, czy też Recover Point. Wraz z upływem czasu te wszystkie rozwiązania zostaną zaoferowane również w wersji software'owej i będą zaoferowane jako usługi danych dla Vipera, które będą dostępne na commodity hardware, tak? My dostrzegamy ten cały ruch rynku czy trend związany z software defined, z tym, że sprzęt staje się coraz bardziej commodity, a cała inteligencja jest przenoszona do software'u. W związku z czym zaoferujemy nasze produkty w wersji software'owej. A to już do Państwa będzie należała decyzja, jaki sprzęt pod spodem kupicie. Zachęcam również do przetestowania Vipera. Udostępniamy stronkę, która pokazana jest tutaj. Na tej stronce Viper Community możecie Państwo pobrać kontroler Vipera jako maszynę wirtualną i do zastosowań nieprodukcyjnych oraz akademickich. On jest dostępny zupełnie za darmo. Natomiast jeżeli chcielibyście wykorzystać go komercyjnie, no to wówczas należałoby zakupić licencję ze wsparciem. Na tej stronie znajdziecie również cały szereg samouczków, jak również jakiś krótki szkoleń wideo, jak korzystać z tego rozwiązania. I to był drugi temat, o którym chciałem opowiedzieć. Natomiast chciałbym przejść jeszcze do tematu trzeciego, który bardzo wiąże się z drugim, jest to Scale.io. Może zapytam, kto z Państwa używa vSAN-a albo słyszał o rozwiązaniu vSAN VMware'a? OK. I co o tym sądzicie? Podoba Wam się to? Drogie? OK. A chociaż działa? Podobno. OK. Scale.io jest to rozwiązanie z naszej oferty, które w chwili obecnej można kupić po prostu jako osobne rozwiązanie, jak również jest dostępne jako usługa dostępu blokowego w ramach Vipera. I Scale.io w swoim zamyśle jest czymś podobnym do vSAN-a, to znaczy dostarcza taką zupełnie zwirtualizowaną pamięć masową dostępną jako oprogramowanie. Natomiast od strony architektury są bardzo duże różnice pomiędzy rozwiązaniem VMware'a a rozwiązaniem Scale.io. Przede wszystkim Scale.io jest bardziej elastyczne i można je uruchamiać nie tylko dla środowisk VMware'owych, ale również dla systemów fizycznych oraz innych hypervisorów. Zen Server, Microsoft Hyper-V, całym szeregiem hypervisorów open source'owych.
jest niezależny od mediów, które wykorzystujemy do przechowywania danych. Nie ma tutaj wymagania, że musimy korzystać np. z dysków SSD. Możemy korzystać z dysków tradycyjnych, możemy korzystać z SSD, nie ma to większego znaczenia. Mało tego, to rozwiązanie jest nawet niezależne od zupełnie od charakteru x86, to znaczy też jest wersja na procesory ARM. I to, na co pozwala Scale.io, to tak naprawdę uprościć architekturę data center. Scale.io pozwala, aby wyeliminować w środowisku konieczność posiadania dedykowanej pamięci masowej, dedykowanej sieci SANowskiej, interfejsów HBA. De facto możemy to oprogramowanie instalować na tych samych serwerach, gdzie uruchamiamy aplikację. Okej, już odpowiadam. Otóż każdy wolumen, który zapisujemy, de facto wszystkie, powiedzmy, zapisy I/O, one są realizowane za pomocą alokacji o wielkości 1 MB i zapisywane są w dwóch kopiach. I te wszystkie dane, które zapisujemy, w ramach tych 1-megabajtowych chunków są jak gdyby strajpowane, rozsmarowywane pomiędzy wszystkie węzły w plastrze. Więc de facto będzie zależało to trochę od wielkości klastra. Natomiast powinniśmy zadbać o to, aby w naszym środowisku nie dochodziło do utraty dwóch węzłów na raz. Gdyż w tym momencie mamy do czynienia z niedostępnością danych, które były przechowywane na tych węzłach. I może się zdarzyć, że dwie kopie danych akurat były na tych węzłach. Czy ja dobrze rozumiem, czy ktoś można zainstalować na hypervisorze bezpośrednio? W przypadku innych hypervisorów niż VMware, tak. To po prostu instaluje się jako sterownik. W przypadku VMware jest to na dzień dzisiejszy dostarczane jako dedykowana maszyna wirtualna, taki wirtualny appliance, który zawiera w sobie zoptymalizowaną wersję SUSE Linux pod kątem wydajności i szybkości butowania. Tak jak wspomniałem, jest to rozwiązanie elastyczne, tak? To znaczy, mając pewną grupę serwerów, powiedzmy 5 i tam jakieś dane na tym wirtualnym SANie Scale.io, możemy dodać 3 nowe serwery, które mają jakieś dyski wewnętrzne. Scale.io w automatyczny sposób zbalansuje te 1-megabajtowe chunki w ramach całego klastra. Tak więc w dowolnej chwili możemy dodawać węzły, ale w dowolnej chwili możemy też ujmować te węzły. Na przykład jeżeli chcemy odświeżyć jakiś serwer. Nie ma problemu, możemy go wyewakuować z klastra. Klaster się automatycznie zbalansuje, wszystkie dane będą dostępne i możemy taki serwer wymienić. Wymaganiem naszym w chwili obecnej, żeby to w pełni supportowane, to aby te węzły były w ramach jednego data center. Komunikacja odbyła się za pomocą specjalnego protokołu opracowanego przez Scale.io w oparciu o IP. Są pewne demonstracje, w których pokazujemy, że możemy taki klaster rozłożyć pomiędzy różne środowiska chmurowe, tak? My to pokazywaliśmy chociażby w ubiegłym tygodniu, natomiast nie jestem pewien, że to jest w pełni supportowane, gdyż mamy tutaj do czynienia z dużymi opóźnieniami. Tak więc najlepiej tego typu rozwiązanie instalować w ramach jednego data center. Wtedy na pewno to jest supportowane. I teraz jeżeli chodzi o takie podstawowe komponenty, są to 3, ja opowiem o 2. Przede wszystkim SDC, czyli tak zwany Scale Data Client, jest to kawałek oprogramowania, który instalujemy na serwerze, który powinien mieć dostęp do takiego wirtualnego SANa. No i ten SDC zagwarantuje nam dostęp do zasobów, tak? Możliwość odczytu i zapisu. Jest to sterownik, który prezentuje urządzenie blokowe w systemie operacyjnym. SDS z kolei to jest usługa w systemie,
która dodaje jakieś zasoby, to może być dysk w serwerze, to może być partycja na dysku, to może być plik w systemie plików do tego wirtualnego SANa, tak aby zwiększyć jego pojemność. Możemy tutaj w pełni kombinować, jeżeli chodzi o ulokowanie tych komponentów. Możemy instalować klienta na jednych serwerach, na przykład jeżeli są blade'y bezdyskowe. Możemy instalować te komponenty razem. Natomiast zaletą tego rozwiązania jest to, że ci klienci posiadają wystarczającą dużą ilość informacji, aby wiedzieć, z którym bezpośrednio serwerem się skomunikować w celu odczytania lub zapisania pewnego bloku danych. W związku z czym mamy bardzo dużo ścieżek dostępu. Nie ma to jakiegoś centralnego punktu, tak jak, nie wiem, eksport NFS-owy czy target iSCSI, który byłby wąskim gardłem. Dodatkowo mamy do czynienia z kilkoma funkcjonalnościami, które cenią na pewno więksi klienci, na przykład domeny protekcji, które pozwalają nam na izolację fizyczną danych różnych klientów, implementację multitenancy na przykład. Możemy tworzyć wiele pól, wiele warstw dyskowych w zależności od tego, czy korzystamy z dysków flash, też dysków tradycyjnych. Możemy tutaj sterować parametrami quality of service, związanej z ilością IOPS-ów, z przepustowością, korzystać z szyfrowania, jak również takiego mapowania LUN-u, czyli powiedzmy ograniczania, który klient ma dostęp do których zasobów dyskowych. Na dzień dzisiejszy nie. Więc może pokażę jeszcze bardzo szybko demo. Ponieważ to, co wyróżnia to rozwiązanie od VSANa, oprócz tego, że jest bardziej elastyczne i oprócz tego, że działa w środowisku heterogenicznym, jest to, że jest jeszcze bardziej skalowalne, tak? I tutaj jak gdyby autorzy tego rozwiązania zapewniali nas, że będzie spokojnie pracować w środowisku nawet 1000 węzłów, tak? Nam trochę ciężko było w to uwierzyć, więc postanowiliśmy to przetestować. W związku z czym mój kolega napisał taką prostą aplikację, która pozwoliła na wykonanie takiego dużego testu. Natomiast nie chcieliśmy też poświęcać zbyt dużo zasobów infrastruktury. 1000 serwerów to jednak jest pewien koszt. W związku z czym postanowiliśmy przetestować to w chmurze Amazona. Tutaj widać, jak działa ta aplikacja. Wpisaliśmy, z tego co pamiętam, liczbę węzłów. W tym momencie w sposób automatyczny instalujemy węzły serwerów, klientów i możemy podejrzeć tutaj bardzo prosty dashboard, parametry pracy Scale.io. Widzimy powoli, jak zwiększa się pojemność rozwiązania. Mamy już ponad 12 terabajtów. Widzimy, ile mamy serwerów podłączonych, już ponad 490. Mamy 5 domen protekcji, jeden serwer zarządzający, więc na razie tryb taki single. No i zobaczymy, tutaj co prawda nie ma 1000, ale jest 995 węzłów. Co uda się wyciągnąć z jakichś małych instancji Amazona, gdzieś tam daleko, w chmurze, jeżeli chodzi o przepustowość na przykład takiej wirtualnej macierzy. Mamy już ponad 860, tak? Cały czas rośnie nam pojemność. Poczekamy do 995 i będzie boom. Jest ono dostępne dla najbardziej popularnych hypervisorów, przez 3,5 GB na sekundę przepustowość, prawie milion IOPS-ów. Wcale nie jakichś wypasionych instancji z dyskami flashowymi pod spodem, tylko takich, z tego co pamiętam, najtańszych. Więc dowolne najpopularniejsze hypervisory, w tym VMware, jak również niekoniecznie środowisko zwirtualizowane, tak? To mogą być serwery fizyczne, możemy kupić jakąś farmę serwerów, zainstalować tam przed CentOSa, zainstalować tam Scale.io
i z tego serwować po prostu takiego wirtualnego stana. To są takie podstawowe przypadki użycia, czyli wirtualizacja serwerów, desktopów. Jest już taki appliance, który umożliwia VDI na VMware, na Scale.io. Środowiska deweloperskie, testowe, bazy danych. No i możemy podsumować tę prezentację. To, co chciałem Wam przekazać dzisiaj, to, że nasze rozwiązania, jeżeli chodzi o przechowywanie danych, protekcje, no są najchętniej wybierane przez klientów VMware. Xtreme.io jako macierz All Flash Array doskonale sprawdza się w środowiskach wirtualizacji desktopów. Viper z kolei jest bardzo ciekawą platformą Software Defined Storage, która pozwala na zautomatyzowane, scentralizowane zarządzanie bardzo nawet dużym, czy też heterogenicznym środowiskiem storage. Będziemy oferować coraz więcej usług danych. No i Scale.io jako jedna z usług danych w ramach Vipera to elastyczna, skalowalna, blokowa pamięć masowa, którą możemy wykorzystywać nie tylko dla VMware'a, ale też dla heterogenicznych środowisk. Można na końcu mała prywata. Gorąco Was zachęcam, zgłosiłem sesję na VMworld'a właśnie poświęconą automatyzacji Scale.io, więc chciałem Was prosić o zagłosowanie na moją sesję, to może będę miał okazję ją poprowadzić. To tyle z mojej strony, bardzo dziękuję i zachęcam do zadawania pytań, na przykład przy naszych stanowiskach EMC. I przypominam o oddaniu wypełnionych ankiet. Będą losowane nagrody. Proszę nas śledzić na Twitterze. Podczas kolejnej dużej przerwy będziemy tutaj losować również nagrody dla tych, którzy nas śledzą na Twitterze, ale muszą oddać nam wypełnione ankiety wraz z ich Twitter ID. Dziękuję bardzo.